Karate Kyokushin. To jedna z najpopularniejszych, ale zarazem i najtwardszych, najbardziej brutalnych sztuk walki uprawianych na całym świecie. Sport, w którym równie mocny nacisk jak na rozwój fizyczny kładzie się na aspekt duchowy. Przez niektórych nazywana medytacją w ruchu, sztuka ta uczy wytrwałości, samodyscypliny, pokonywania własnych słabości i ciągłego podnoszenia sobie poprzeczki. Centralną postacią w dożo jest sensei, który swym własnym przykładem motywuje wszystkich chętnych do bardzo ciężkiego wysiłku. We Wrocławiu legendarnym sztrenerem jest sensei Jacek Lamont. Jego dewiza to nie skupianie się na przeszłych sukcesach, gdyż nieważne kim się było, ważne kim się jest. W odróżnieniu od takich krajów Europy jak Węgry czy Litwa, w Polsce uprawiają ten sport wyłącznie amatorzy. Nie otrzymują finansowego wsparcia ani od rządu, ani władz lokalnych. Najlepsi trafiają do klubowej kadry. Są to nauczyciele, pracownicy biurowi, inżynierowie, prawnicy. Ćwiczą regularnie, 3 razy w tygodniu. Lecz na kilka miesięcy przed startem w zawodach sensei urządza im prawdziwe treningowe piekło. Do Mistrzostw Europy w Antwerpii z wrocławskiego klubu do kadry narodowej zakwalifikowały się Iwona Płowaś i Agata Kaliciak. W przygotowaniach mieliśmy po 2 treningi dziennie, natomiast to jak wyglądały treningi się zmieniało. Na początku to był długi trening na siłowni, czyli tak, w poniedziałki bieg długodystansowy 40 minut, jednym tempem i wieczorem trening siłowy zazwyczaj na sprzęcie, czyli trening na worku. To były długie odstępy czasu, na przykład 2-minutowe walki, minuta przerwy. Takie przygotowujące do długiego wysiłku mocnego. We wtorki treningi o 6 rano też miały charakter taki bardzo wydolnościowy, czyli na przykład treningi, które polegały na kopaniu w tarczę, uderzeniach i kopnięciach w tarczę z obciążeniem dodatkowym, czyli z gumami. Wieczorem siłownia, która polegała na zwiększeniu siły, czyli duże obciążenie, mało ilość powtórzeń, obwody. Robiliśmy to w cyklu obwodowym, czyli też biorąc pod uwagę i wydolność nóg, rąk, klatka piersiowa, plecy, brzuch, oczywiście na każdym treningu brzuch. W środę również bieg, taki sam jak w poniedziałek, po południu, wieczorem trening na sali z senseiem, który również trwał 1,5 godziny do 2 godzin, czasem troszeczkę więcej. I tutaj zazwyczaj były kombinacje do walk z partnerem, albo też technika i takie siłowe ćwiczenia. Czwartek, trening o 6 rano i siłownia wieczorem. Zazwyczaj zmienialiśmy partie mięśni. Jeżeli w wtorki mieliśmy obręcz barkową ramiona, no to w czwartki nogi i plecy i skupialiśmy się właśnie na innej partii mięśni, żeby troszeczkę odpoczęło. W piątek bieg i wieczorem trening. W sobotę również bieg, czasem jeszcze siłownia dodatkowo w niedzielę, albo sauna, albo odpoczynek, żeby troszeczkę odpocząć przed tym poniedziałkiem. I tak to wyglądało na początku. Później te treningi były trochę krótsze. Na siłowni mieliśmy obwody, czyli na przykład 30 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku. Potem ten odpoczynek był zmniejszany. I tak na przykład 10 ćwiczeń, po 30 sekund wykonywania każde ćwiczenie na inne partie mięśniowe. To już senseja inwencja twórcza wymyślała bardzo różne ćwiczenia. No i bieg też się zmieniał. Na początku był to ten jednostajny 40-minutowy, a później skracał się do 25-35 minut, ale już był interwałowy. Czyli odcinki, które przebiegaliśmy szybko, na przykład do 30 sekund i później odpoczynek był również w biegu i takich na przykład 15-16 przyspieszeń. Thank you.
Po długiej podróży, oficjalnej rejestracji i ważeniu, reprezentanci Polski spotkali się na ostatnim wspólnym treningu, prowadzonym przez senseja Mariusza Mazura. Przedstawiciele kilkunastu klubów z całego kraju, najlepsi w swych kategoriach wagowych, choć na co dzień rywalizują na czystych matach, przez dwa kolejne dni stanowić będą zwartą drużynę narodową. W pierwszym dniu zawodów do rywalizacji stanęli juniorzy. Choć młodsi, mniej doświadczeni, to w duchu walki ani o krok nie ustępują seniorom. Prawdziwym objawieniem turnieju okazała się podopieczna senseja Pawła Orysiaka, Justyna Kacperczyk. W pięknym stylu zdeklasowała wszystkie rywalki w drodze do finału, a w nim pewnie wywalczyła nie tylko złoty medal, ale też tytuł najlepszej zawodniczki mistrzostw. Sansei Lamot i jego podopieczne wybiegali myślami do dnia następnego i tego, kto na nich czeka w turnieju seniorów. Przeciwko Agaty reprezentantka Danii, Kristin Buchholz. Rywalką Iwony okazała się obrończyni tytułu i murowana faworytka Litwinka Inga Miksteite. Walka Kaliciak bardzo wyrównana, cios za cios. Mistrzyni jednak okazała się dla Połowaś wyzwaniem
nie do przejścia. Przegrała po regulaminowych 3 minutach. O rezultacie walki Agaty decydowała dogrywka. Do drugiego pojedynku z najlepszą zawodniczką Holandii Chantal van Aanen. Kaliciak przystąpiła dużo odważniej, z większą determinacją, dominując już od pierwszych sekund walki. Przewagę, zobaczyłam strach w oczach rywalki i to wykorzystałam na swoją korzyść. Widziałam, że troszeczkę się zaczyna podłamywać i wtedy trzeba było dokręcić śrubkę i skończyć, co się zaczęło. No i udało się tą walkę wygrać przed czasem. Czułam się bardzo, bardzo dobrze w niej. Pamiętam, że byłam bardzo zadowolona schodząc i czułam taką satysfakcję, że właśnie o to chodziło i czemu ja tego nie zrobiłam w tej pierwszej walce, że jest okej, że jest dobrze. Że wreszcie wykorzystałam to, co robiłam na treningach, a nie, że trenuję jedno, a wychodzę do walki i wszystko idzie gdzieś w las. W swym trzecim starciu Agata trafiła na prawdziwą gwiazdę karate Kyokushin. Jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek turnieju. Węgierkę Edith Abraham. Z którą miałam do czynienia 2 lata wcześniej, na moich pierwszych Mistrzostwach Europy, na które pojechałam. Te Mistrzostwa Europy były w Lochronie, w Hiszpanii. I wtedy w pierwszej walce miałam okazję się z nią spotkać. Wtedy to był taki czas, że dopiero przechodziliśmy z naszej organizacji dawnej IKO 1 do IKO 2 i nie znałam kompletnie zawodników. Nie wiedziałam, kto jest dobry, kto nie jest dobry. I w pierwszej walce jako zawodnik nieznany, bez żadnych punktów, dostałam właśnie Edith, która była faworytką do wygranej. Myślę, że walczyłam dobrze mniej więcej przez 1,5 minuty. W momencie, kiedy wykonałam technikę obrotową Shirogeri, Edith weszła w to kopnięcie i ja się przewróciłam. I wtedy pamiętam, przy matach stał stoper i można było z maty zobaczyć, ile zostało czasu. Ja podnosząc się z tego upadku zerknęłam, że to jest jeszcze 1,5 minuty i że to jest drugie tyle. Pomyślałam sobie, który już spędziłam na tej macie. Edith jest bardzo silną zawodniczką, ma bardzo mocne uderzenia. No i wtedy złamałam się i wtedy Edith wykorzystała ten mój strach w oczach i zwątpienie, że nie dam rady. I pamiętam, że to 1,5 minuty już było totalnie, szczególnie 30 ostatnich sekund. Zostałam stłamszona i totalnie zdominowana przez tę zawodniczkę.
Decyzja sędziów. Dwa wskazania na dogrywkę, dwa na korzyść Abraham. Decyduje arbiter na macie. Koniec. Szanse na medal prysły. I choć drużynowo reprezentacja Polski na 23 państwa biorące udział w mistrzostwach zajęła trzecie miejsce, to jednak wrocławianie powracają zawiedzeni. I teraz miałam okazję zmierzyć się z nią jeszcze raz po 2 latach, zobaczyć jakie mam postępy, jakie zrobiłam postępy, jakie, czy jest jakaś różnica. I byłam bardzo zdeterminowana, żeby się odegrać na niej, żeby się zrewanżować na tej walce, bo miałam na uwadze tą walkę sprzed 2 lat. I myślę, że zrobiłam wszystko, żeby wygrać. No niestety nie udało się, zabrakło mi może trochę determinacji na końcówce. Natomiast mogłam zauważyć, że jest już zdecydowanie lepiej niż 2 lata temu. Czyli już po czasie, kiedy przełknęłam tą gorycz porażki, zastanowiłam się nad tym, co się tam wydarzyło i stwierdziłam, że nie jest tak źle, że jednak w ciągu tych 2 lat zrobiłam duży krok do przodu. Na pewno jeszcze kiedyś się z nią spotkam. To jest czołowa zawodniczka rangi europejskiej, a ja powoli się przebijam i dążę do tego, żeby też tam znaleźć się w tym składzie. Mam nadzieję, że będzie już z zupełnie innym wynikiem końcowym. Kolejne godziny treningu. Setki tysięcy powtórzeń. Ciągła walka ze słabościami pod okiem sensei Lamota, a u boku kalicielki i klubowa koleżanka Ania Brzezicka-Bojda. Sezon 2012 zakończył Mistrzostwa Polski, na których Agata potwierdziła swą bezapelacyjną dominację na matach krajowych, zdobywając 4. tytuł z rzędu. Choć nie udało się powtórzyć tradycyjnego już finału Kalicjak-Bojda, to kilka miesięcy później zarówno Agata, jak i Ania wywalczyły jedyne 2 miejsca w składzie reprezentacji Polski na kolejne Mistrzostwa Europy. Zawodników z 25 krajów, a wśród nich Ania, Agata i akcent bardzo osobisty dla sensei Lamota. W barwach narodowych jego młodszy syn Igor. Tego wieczoru jednak najwięcej do udowodnienia przede wszystkim samej sobie miała Agata. W pierwszej walce efektownie rozprawiła się z Rumunką Carmen Pelé.
kolejny trafić na Edita Abraham. Tym razem sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości, przyznając dwuminutową dogrywkę. Skrzydlona zwycięstwem i niesamowitym dopingiem zgromadzonej publiczności ponownie i tym razem zdecydowanie pokonała Christine Buchholz. Choć w finale po wyrównanej walce przegrała z Węgierką Sepeś i Chengę, która wcześniej dopiero po dogrywce pokonała Anię, to zdobywając srebro na Mistrzostwach Europy, Kaliciak w pełni zasłużyła na niekończące się gratulacje od kolegów i koleżanek z kadry. Wiecie co? To właśnie nam się najbardziej udało. Stworzyć wreszcie grupę. Medal Mistrzostw Europy to dopiero początek. Celem Lamota i Kaliciak jest Mistrzostwo Świata.